nazywam się Weronika Zygmunt. Sportami walki zajmuję się od 11 roku życia. Zaczynałam od zapasów trenera Marka Niemca w Gladiatorze Kraków. MMA, czyli mieszanymi sztukami walki, zajmuję się jakieś 6 lat. Mam na swoim koncie bardzo dużo pojedynków amatorskich, w tym 4 zawodowe walki. Jeszcze do niedawna MMA było kojarzone z bijącymi się panami, ale jak widać panie też sobie nieźle radzą i przy tym odnoszą sukcesy. Do tego mogą zadbać o swoją sylwetkę, podbudować charakter. Co mogę powiedzieć na temat Weroniki Zygmunt? Przyszła do mnie z polecenia, jako że specjalizuje się, jeśli chodzi o walkę w stójce, a Weronika była wcześniej zapaśniczką, która zaczęła swoją przygodę z MMA. Jest to walka wielopłaszczyznowa, także w tym zakresie współpracowaliśmy przez kilka lat. No i starałem się jej pomóc, żeby ona mogła poszerzyć swoje, że tak powiem, umiejętności, jeśli chodzi o techniki bokserskie, o kopnięcia i tak dalej. Powiem tak, że no nie była to praca z człowiekiem, który zaczyna od podstaw. No, Weronika zaczęła swoją przygodę ze sportami walki od 12 roku życia i ona wcześniej trenowała przez wiele lat zapasy. Także tą bazę zapaśniczą już miała wiele startów, wiele zawodów i tak dalej. Także no, praca z zawodnikiem, z kimś, kto wie, po co przychodzi na salę i tak dalej, no to jest czysta przyjemność, bo tu nie trzeba za bardzo cisnąć, jest kwestia, wiadomo, wypracowania pewnych niuansów, poprawy techniki i tak dalej. Natomiast niewiele trzeba przymuszać czy tłumaczyć i tak dalej, bo mówię, tak jak już powiedziałem, taka osoba wie, po co przychodzi na salę i sama z siebie wkłada 100 albo 120% w każdy trening. Weronika jest zawodniczką bardzo zdeterminowaną, w której jest wielka wola walki. No ja może tutaj, że tak powiem, utożsamiałem się z nią, bo kiedyś sam byłem zawodnikiem. Akurat te moje losy się tak potoczyły, że ja nie miałem okazji się zrealizować jako zawodnik, w pełni przynajmniej. I bardzo zależało mi na tym, żeby jej pomóc, żeby ona mogła spełnić swoje marzenia. I mam nadzieję, że te marzenia cały czas się spełniają i tylko będzie lepiej. Cały czas trenuję, bo nigdy nie wiadomo, kiedy jakieś propozycje kolejnych walk się posypią, że tak powiem. Treningi są, wiadomo, ciężkie. I zazwyczaj jest tak, że jak się wchodzi na szczyt, to jest ciężko, tak? Uważam, że tylko wytrwałością i determinacją można osiągnąć sukces. I pamiętajcie, że nie zaczepiajcie dziewczyn z Nowej Huty, bo nigdy nie wiecie, na jaką traficie. Moja przygoda z rzeźbą zaczęła się, jak miałem 4 lata. Zacząłem rysować, lepić z plasteliny, no i tak się zaczęło. Do Nowej Huty trafiłem. No, już w dzieciństwie przejeżdżałem, jak jeździłem tutaj do NCK-u na kurs rysunku i malarstwa. Później, jak przejeżdżałem do Liceum Plastycznego w Krakowie, a później zrobiłem pomnik Kazimierza Wielkiego. Chciałbym pomagać ludziom poprzez swoją twórczość i pobudzać ludzi do życia, do działania. Chciałbym, żeby moja twórczość inspirowała innych, afirmowała. Chciałbym być alchemikiem rzeźby. Moim marzeniem jest właśnie, żeby
żeby tworzyć dla ludzi coś pięknego, bo uważam, że sztuka jest potrzebna ludziom, żeby oddychali czymś innym niż troskami, życiem przyziemnym. Tworzę takie twory mecha, bio, hybrydy. Następny cykl to muzyka, czyli próbuję transponować muzykę na język wizualny. Cykl przeciw wojnie i przemocy. Cykl rzeźb psychologicznych, afirmacyjnych. Cykl wojownicy. I cykl Taniec Życia. Startuję w konkursach rzeźbiarskich, czasem wygrywam. Na przykład wygrałem konkurs na pomnik Kazimierza Górskiego w Warszawie. Stoi przy Stadionie Narodowym. A ostatnio wygrałem konkurs na rzeźbę jabłka do Grójca. To jest takie jabłko latające. Ciekawy projekt. Taki na pół realistyczny, na pół abstrakcyjny. Zainspirowałem się startującym statkiem kosmicznym i ma się wrażenie, jakby to jabłko za chwilę odleciało. Rozpościera skrzydła i zaraz odleci. Moje prace można zobaczyć na przykład w Bielicce, Górnicy, w Niepołomicach, Król Kazimierz Wielki. Mam pewien pomysł związany z Nową Hutą. Ciekawy pomysł i chciałbym do tego przekonać lokalne władze.